jadę zobaczyć rekonesa, słuchajcie, na polu jak wygląda. Dawno nie byłem za sprawą tej mojej roboty zagranicznej. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Przy okazji zobaczymy, czy jakieś grzybki rosną, może kanie są. Miałem dzisiaj zaczepić orkan, ale on był tam oparty o pustak. No i się przewrócił, spadł tego pustaka, sam go nie podniosę. Muszę poczekać na Andrzeja. No i zobaczymy, jak to... Jak przyjedzie, pomoże, no to wtedy tam zaczepię ten orkan. Trochę pokoszę. A teraz, jak już przyjechałem, mówię tutaj, no to... To muszę zobaczyć to pole. No i przy okazji zobaczymy, czy grzyby są. O, kania. Ale ta już jest taka słabiutka, to nie będziemy jej ruszać. A może jakieś podgrzybki, może kozaki, może prawdziwki, zobaczymy. Pogoda jak na tą porę roku całkiem sympatyczna. Wiatru nie ma. Wiatru nie ma, czekajcie, patrzę, że rozglądam się za grzybami przy okazji. Wiatru nie ma, słuchajcie, ale jest tak dosyć przyjemnie, nawet tak ciepło. Ale tutaj wioda stoi, oj, to tam będzie mokro. Oj, tam będzie wody. To tu kania jakaś mała. Kukania następna, ale to wszystko nierozwinięte. Chłodno się troszeczkę robi. Jak dla grzybów oczywiście chłodno. Bo się nie chcą za bardzo rozwijać. Takie jakieś są niemrawe do tego rozwoju. Ale zobaczymy jeszcze kawałek do przodu. No 60 troszeczkę, słuchajcie, zaniedbana, bo widzicie, to trochę porzewiało, ale to wszystko dlatego. Ojeju, a cóż to? Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Patrzcie, jaki ogromny talerz. Moja ręka. Żyje, czy robale są trochę, ale piękna sztuka. Tu jeszcze coś widziałem. O, tam. Tam to dosyć ładnie wygląda. Będą kotlety? A może i będą. O, zobaczmy. No piękna, zdrowa. Kurczę, nie wziąłem, widzicie, reklamówki, jak to trzeba zawsze ze sobą po kieszeniach reklamówki mieć, bo wtedy tego szmego i owego, nie? Tu jest jakiś worek, ale reklamówki nie ma. O, ale ta to jest potężna, co? Dobra, położymy tu i odpalamy. No i trochę tu zarosło, trzeba będzie się tym zająć na nowo. I tak w kółko Macieju, kurczę blade. Byłem u takiego dużego bauera tutaj, żeby mi to co talerzowałem w zeszłym roku, żeby mi to ładnie się tym zajął. Bo ja to wszystko porozbijałem tą talerzówką, tym dużym pionikiem. Ale wiecie, nie, bo tu gałęzie. Mówię, ludzie kochani, maszyny ma takie po 300 koni, lemiesze takie jak maska od 60-tki, ale nie, bo no i takie ogadanie, to nie ma co nawet. A zobaczymy z tamtej strony na pole, pojedziemy. Na razie się tu zgodzę. O, tu jeszcze jakaś, ale też taka licha. Ta kania.
tutaj, to by się człowiek najadł. Tam patrzę na ten stawik, na to oczko tego sąsiada. No woda jest. No i w sumie nie zrobi tego, także będę musiał się sam zająć tym tematem, co wcale mi nie przeszkadza, tylko tyle, że przedłużę sprawę, bo muszę kupić tego dużego Ursusa. No i tyle. Co, 60 zatankowałem. Tu ładna ziemia, co? Czarniutka taka. Dziki widać, że ryją, biegają. Sucho, tu zawsze jest woda, przy czym co z tego, jak ja bym tu łopatą grzebnął i zaraz byłoby pełno wody, no. O, opony mokre, ale dobra, rano jest, to mogą być od tego, od rosy czy coś. Ktoś, widzę, jechał. Takiego orła, tylko zawsze one wysoko, nigdy tak nie udałoby się, żeby go gdzieś zobaczyć. A tutaj to zarosło masakrycznie, pojedziemy tam. O, tam jest jakieś coś, ale to nie, to będzie kruk. Teraz nie widzę. Nie, orzeł jest, kurczę bladę, no. Tam skręcił. Cały czas to takie atrakcje będę miał zawsze. Kania, ale już taka zdechła. O, co to jest za roślina? Może wiecie. Gdzie byliście? Tutaj ten słupek żółty to jest dziewanna, bardzo dobre na gardło. Ach, kurczę, długo będę miał roboty.
zakryćcie, kurde blade, jak się... Kiedy ja się z tego wygrzebię, no? Sobie łazienkę uskuteczniają razem z jeleniami i dobrze. Jak to wszystko tutaj masakra, orkan i koniec, trzeba tutaj porządek z tym dziadowcem zrobić. Bo samo się nie zrobi. Dobrze, że przyjechałem tutaj obejrzeć to, jak to wygląda. No nie wiem, czy teraz orkan, czy co. Jeszcze zobaczę, jeśli grzyby są. No, zobaczcie. Tu znalazłem takie coś. Ale to nie wiem. Wygląda na te opieńki. Ale nie wiem, czy to opieńki, nie mam pewności. Natomiast bardzo, bardzo atrakcyjnie tutaj to wygląda. Widzicie? Tu zobaczcie na nóżkę. Przy okazji, jednego takiego znalazłem. Zdrowy, także fajnie. Tu chodzę sobie, tutaj dąbki rosną. O, a zobaczcie, co tutaj jest nawet jeszcze. Się takiego ładnego trafiło. Zdrowa. Oj, robaczywe. Złamiemy jeszcze. No, robaczywa. Niestety. Ktoś się obudził. Zaraz sprawdzimy, kto się obudził. Zobaczmy jeszcze. Tam sobie ciągnik postawiłem. Ale zobaczmy, czy tu jeszcze coś ich będzie. O, tu jest następna, ale nierozwinięta. To nierozwiniętej nie bierzemy. Nie ma, słuchajcie, grzybów już. Koniec, kanie są jeszcze. Jest ich całkiem sporo, ale też nierozwinięte. O, może jak słońce jest, one się teraz by szybko rozwinęły. Natomiast, o, tu jest jeszcze jakiś jeden kolega. Ale robaczywy całkiem. No i co? Amanita muscaria. Wszędzie, gdzie spojrzeć. Z tym grzybkiem nie ma problemu. Ale ani podgrzybka, ani kozaka, tylko ten jeden prawdziwek. A tak to nie ma. O, następne, zobaczcie, jakie ładne. No niestety nie ma tego, czego szukam. O, patrzcie, widzicie?
następne. O, tu, tam, no wszędzie tego jest, ale to nie są te rzeczy, które by mnie interesowały, więc można sobie po prostu wsiąść w ciągnik i pojechać już dalej. No co, rekonesans zrobiony, maszynę trzeba wziąć, nie ma tutaj absolutnie żadnych innych możliwości. O, przecież bym zgubił tą kanię. No pewnie tam w krzakach. Szkoda. A nie, tu jest, o. Już myślałem, że zgubiłem. Pyk. A, bo tutaj na parkingu ona mi się... Tego damy tu. O, on tu chyba nie spadnie. A tu podkręcimy obroty. I ona teraz się nie trzęsie. A przejdę jeszcze kawałek, zobaczę tutaj po tej stronie, czy coś nie rośnie takiego ciekawego. No jak zwykle, jelenie dziki, zwierzyny jest masa. Jak to zrobić, kurczę? Cały czas zachodzę w głowę, jak to zrobić, żeby tu zostać. Nie jeździć za granicę na żebry jako niewolnik. No w sumie nie, no przesadzam. Jest tam robota, płacą jak należy, ale to nie to co u siebie, no. Tam jesteś obcy. Milion razy to powtarzam i będę powtarzał, żebyście zapamiętali. Nie ma to jak u siebie. Nie ma lepszej roboty na świecie jak u siebie i dla siebie. Coś tu mamy jeszcze? Nie, nic już tutaj nie ma. Parę jeszcze widziałem kani, ale już takie kapcie same, więc nie będę się tym zajmował, ale pojadę teraz z tej strony, a sam, o, prawe światło mnie świeci. Pojadę sobie tutaj tędy lasem i zobaczymy, może tam jeszcze coś, jakąś kanię ustrzelę. Ale jeszcze tutaj, tędy koło tego lasu, bo tam też czasami coś można było trafić. A w razie co, to tyle na dzisiaj, z dzisiejszego filmu. Zobaczmy jeszcze, czy... Nie kapie tu nic, bo nie widać, piasek suchy. Czyli temat zrobiony dobrze, co mnie bardzo cieszy. O. No i tyle, słuchajcie, z dzisiejszego filmu. Zobaczymy, czy Andrzej przyjdzie pomóc, to byśmy podnieśli orkan. A jeżeli nie, wezmę się za to dopiero na wiosnę chyba. Chyba, że w tym roku pogoda jeszcze pozwoli, to bym coś podłubał, bo bardzo bym chciał. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! O, i takie ładne maślaczki sobie rosną, ale ich nie będę zrywał, bo nie mam w co po prostu i niech sobie ktoś inny przyjdzie i pozbiera. O, patrzcie, tutaj całkiem ładne. A ten to kto? No też maślaczek taki fajny właśnie. Zobaczcie. Chyba, że potem z młodym przyjdę i pozbieramy tutaj. Bo coś by zawsze człowiek przetrącił fajnego. O, i tu jeszcze zobaczmy, a to chyba amanita będzie. Tak, to będzie amanita. To już sobie nadgryzł. Jeszcze parę tych kani, tak na przejazd znalazłem. Ale może coś jeszcze się trafi.